Wiosna za pasem. Śnieg już prawie stopniał, odsłaniając przy tym dość nieprzyjemny widok psich kup. Są wszędzie, na trawnikach i w parkach. Są nawet na chodnikach. Takich obrazków w Ełku nie brakuje. Spacer promenadą, gdy zamiast na boki trzeba patrzeć pod nogi, to w takich warunkach średnia przyjemność. Prawie codziennie chodzimy i to codziennie widzimy te pozostałości po pieskach. To nie tylko u nas tutaj na promenadzie, ale w ogóle w całym mieście to tak jest. Mało kogo widać, żeby tam zbierał po tym piesku swoim. Spacer z pieskiem wygląda najczęściej tak. Dlatego w Ełku strażnicy miejscy i policjanci postanowili właścicielom psów przypomnieć o ich obowiązkach, czyli sprzątaniu tego, co ich pupil zostawia za sobą. Już są pierwsze efekty. Tylko w jednym tygodniu strażnicy zanotowali 70 interwencji związanych z psami. Z tego prawie połowa dotyczyła sprzątania psich odchodów. Mam tu na myśli zarówno prowadzenie psów na smyczy, jak również obowiązek polegający na zbieraniu po psie nieczystości przez niego pozostawionych. Spośród 79 interwencji, około 35 były to interwencje właśnie w związku z pozostawionymi przez psy nieczystościami. To problem nie tylko Ełku, ale większości miast, bo psie kupy to nie tylko sprawa estetyki i porządku. Stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Mogą być przyczyną zakażeń, chorobami zakaźnymi, jak również pasożytniczymi i tutaj można wymienić toksokarozy, tasiemczycy, salmonellozy, czyli yersiniozy. Psie odchody są tuż obok piaskownic i placów zabaw, gdzie już niedługo zaczną bawić się dzieci, a schnące psie kupy powodują pylenie salmonellą. Do powietrza trafić mogą też jaja tasiemca. Szczególnie dzieci może bawią się na placach zabaw piłkami, noszą takie zanieczyszczenia, wnoszą do swoich mieszkań. Więc na pewno zagrożenie takie istnieje i należy z tym walczyć. Wiedzą o tym dobrze strażnicy miejscy. Właściciele psów na zwróconą uwagę o sprzątaniu potrafią zareagować agresją. Przekonał się o tym Franciszek Nietupski i jego koleżanka z patrolu, którzy podczas interwencji przy ulicy Nadjeziornej zostali zaatakowani nie tylko przez właściciela psa, ale i przez samo zwierzę. Mężczyzna nie reagował na polecenia strażników, potem odepchnął funkcjonariuszkę, która stała mu na drodze. Wtedy musieliśmy podjąć próby zatrzymania go siłowe. Zatrzymaliśmy go, chwytając go za dłonie, nie? I pan zażyczył sobie wezwania policji. Wezwaliśmy patrol policji, który pana wylegitymował. Pan wtedy troszkę ochłonął. W momencie zatrzymywania pana pies ugryzł mnie pod kolanem. Niewielu właścicieli psów sprząta po swoich pupilach. Większość puszcza psa luzem i spokojnie czeka, aż pies załatwi swoje potrzeby. Tymczasem tylko za prowadzenie psa bez smyczy można zarobić 200-złotowy mandat. Za niepozbieranie nieczystości po psie, zgodnie z artykułem 145 Kodeksu Wykroczeń, może być nałożona grzywna w wysokości 50 zł. Konieczność sprzątania po czworonogach nie ulega wątpliwości. Codziennie na ełckie chodniki i trawniki trafia kilkadziesiąt kilogramów psich odchodów. Akcja Kupa ma ełczanom uzmysłowić, że powody do wstydu mają ci, którzy pozostawiają odchody swych psów, a nie ci, którzy je uprzątają.